Cześć wszystkim, tym razem witam Was z Nissana Micra K13 z 2011 roku. Może niektórzy z Was mają problem, w szczególności teraz w zimowych dniach, z ciepłym powietrzem. Mianowicie przestawiacie sobie pokrętło na maks ciepła, a powietrze wcale takie ciepłe z kratek nie leci. Daję Wam już rozwiązanie. Nie jest to, jakby się mogło wydawać, termostat lub zapowietrzony układ chłodzenia. Problem jest z linką, która znajduje się za tym pokrętłem. Linka ta steruje zaworem od nagrzewnicy, to znaczy ustala albo zamknięcie nagrzewnicy, albo otwarcie. Przy prawej nodze kierowcy, jak się położycie i odsuniecie sobie tę obudowę, już nie będę pokazywał, jak to się robi, to tutaj mamy mechanizm. O. Pokręcę teraz pokrętłem, żeby Wam pokazać, jak on działa. Widzicie? Problem jest taki, że tutaj ta linka, jak się korpus tutaj akurat w tym przypadku się od linki przestawił, ja go naprawiłem w prosty sposób. Oczywiście nasmarowałem wszystko wcześniej smarem silikonowym. Jak macie ten biały element i macie maksymalnie na ciepłym powietrzu ustawiony nawiew, to pchnijcie delikatnie tym białym w tę stronę w lewo. Czyli musicie tutaj przytrzymać i pchnąć w tamtą stronę. Ten korpus ma być tak ustawiony, że biała kropka ma być równo z białą kreską. Jeżeli w trakcie kręcenia pokrętłem ten korpus Wam się przestawia, to znaczy, że tutaj wymaga to naprawy regulacji. Nawet jeżeli w przypadku Waszej mikry jest trochę jakby inny mankament tej linki, to mam nadzieję, że Was naprowadziłem na co zwrócić uwagę. Najpierw sobie spróbujcie przestawić ręcznie palcem tę dźwignię. Jeżeli leci ciepłe powietrze, to wtedy już wiecie, na czym się skupić i nie wymieniać żadnego termostatu w samochodzie, czy bawić się wymianę płynu lub czyszczenie nagrzewnicy. Mam nadzieję, że niektórym z Was pomogłem. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, napiszcie, w jaki sposób Wy sobie poradziliście z naprawą nawiewu z ciepłym powietrzem w Waszej mikrze. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w innych moich filmach. Cześć.